tej chwili widzimy tutaj odmianę Glen Caron, która jest na początku, w fazie początku kwitnienia. Tak jak ostatnio Państwu mówiłem, w tym momencie powinniśmy przejść już na fertygacji na Cristallon czerwony, który jest mocniej potasowy, który wzmocni nam dojrzewanie i wybarwianie się owoców. Natomiast ze względu na to, że znowu mamy bardzo duże różnice temperatur, w nocy tutaj dzisiaj mamy 9 maja, jak kręcimy Państwu ten materiał, w nocy było 2,5 stopnia. Oczywiście tunel zamknięty, tutaj dość dobre warunki, ale mimo wszystko w dzień nasłonecznienie pełne, wysoka temperatura, mocny rozwój roślin, w nocy rośliny się schładzają. Jak je w tym momencie wspomóc? Jak zadbać o wysoki plon? Przede wszystkim stosując nawożenie dolistne. My w tej chwili mamy w swoim programie w ofercie Jarowita Frutrel, płynny nawóz wieloskładnikowy. Jak Państwo widzą, w sam raz do zabiegu na ten moment. Nawet jak Państwo zobaczą nasze materiały, dokładnie tak piszemy, początek kwitnienia 10% rozwiniętego kwiatostanów, to jest dobry moment na zastosowanie tego produktu. Dlaczego? Dlatego, że to jest produkt, który wspiera rozwój kwiatostanu, pyłku i ogólnie dobrostan rośliny, jeśli chodzi o mikro i makroelementy, które w tej chwili są jej niezbędne. A warunki nie pozwalają na to, żeby wszystko pobierała sobie z gleby. Pamiętajmy, że taki zabieg powinniśmy wykonać w ten sposób, żeby wszystkie części rośliny były pokryte. Liście, kwiatostany czy inne zielone części łodygi, dlatego żeby jak najwięcej roślina mogła z tego skorzystać, żeby nie musiała transportować tych wszystkich mikro i makroelementów pomiędzy tkankami, tylko żeby ona mogła bezpośrednio je pobierać. To jest taka podstawa na ten moment. No i oczywiście pamiętajmy, że po to, żeby zbudować wysokiej jakości plon, nie możemy pamiętać tylko i wyłącznie o mikroelementach, takich jak bor, cynk, ale również, a przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, aby odpowiednio odżywić roślinę wapń. I powiedziałem Państwu, że w tej chwili w fertygacji powinni Państwo stosować już Cristallon czerwony, ale również powinni Państwo już stosować kalcinit w zwiększonych dawkach. Dlaczego? Dlatego, żeby dobrze już w tej chwili odżywić tak naprawdę kwiatostan, a zaraz zawiązki owoców, o które Państwu pokażę na innej już plantacji wapń, który będzie budował odporność rośliny mechaniczną, ale również tą biologiczną. Pamiętajmy, że ściana komórkowa, która jest wypełniona wapniem, dobrze odżywiona, jest tą pierwszą barierą dla wszystkich patogenów w malinie. Jak Państwo wiedzą, był tutaj już stosowany Jaramila Complex. W poprzednich naszych materiałach o tym mówiłem. Jak również w tej chwili jest już fertygacja oparta o nasz Cristallon czerwony i Jara Terra Calcinit. Natomiast co możemy zrobić, żeby więcej, jak najwięcej wykorzystać z tych nawozów, które zastosowaliśmy? Prosta odpowiedź jest taka, zwiększymy ilość próchnicy w glebie. To jest standard, który często Państwo słyszą. Czyli mamy więcej próchnicy, więcej gleba wtedy akumuluje tych nawozów, które dajemy. Tak naprawdę nie nawozów, ale samych pierwiastków, tak? Mikro i makroelementów. No ale jak możemy zwiększyć próchnicę, jeśli tutaj mamy w tej chwili ściółkowanie? Wiadomo, że malina jest rośliną wieloletnią, więc tak naprawdę w glebie mamy status quo. Nie możemy łatwo tutaj nie wiem, dodać obornika, dodać materii organicznej. Potrzebujemy w inny sposób zastymulować roślinę, a tak naprawdę również glebę do tego, żeby lepiej pobierała nam nawozy i żeby lepiej je akumulowała, dłużej były dostępne dla rośliny. Takim rozwiązaniem są kwasy humusowe i firma Jara właśnie weszła z nowym produktem na rynek. Tutaj Państwo go widzą właśnie, to jest Leotrak. Mogą Państwo przeczytać bardzo dużo artykułów w tej chwili w internecie czy w prasie na temat tego produktu. Jaka jest jego zaleta? Tutaj na tej akurat plantacji jest taka zaleta, że bez problemu możemy go stosować w fertygacji. W odpowiednim stężeniu podajemy przez komputer czy przez injektor ten produkt i stymulujemy rośliny. Są to kwasy humusowe, które bardzo dobrze współdziałają z glebą i poprawiają nam jej żyzność. Dwa rzędy dalej, odmiana Glenmore. Zwróćcie Państwo uwagę, już pojawiają się owoce. I to nie są pierwsze owoce, widzimy tu już bardzo dużo owoców. Myślę, że przy tych temperaturach, które mamy
Jeśli nie będzie dużych spadków, czyli takich, że będą temperatury poniżej jednak zera, za 21 dni pierwszy zbiór. Jeśli za 21 dni pierwszy zbiór, to bardzo ważne jest zadbanie w tej chwili o ścianę komórkową właśnie tych owoców, które tu wzrastają. I do tego posłużyć, powiem Państwu, Jaratera calcinit. Zawiązki owoców, które Państwo przed chwilą widzieli na filmie, musimy o nie zadbać. Podstawa dbania o owoc to jest mocna ściana komórkowa, czyli dobre wypełnienie wapniem. W tym momencie powinniśmy zastosować od 3 do 5 kg Jaratera calcinit, czyli azot w formie saletrzanej, około 15 kg i wapń. Wapń, który bezpośrednio po zabiegu dolistnym i wchłonięciu się przez ścianę komórkową będzie dostępny. Ale co jest takiego ważnego w tym wapniu i dlaczego my tak często o nim mówimy? Jeśli Państwo pokryją całą roślinę roztworem saletry wapniowej, wtedy roślina będzie miała do niego dostęp. Wapń nie jest remobilizowany z dolnych części, ze starych liści do młodych. Jeśli z jakiegoś powodu roślinie w tej chwili braknie wapnia, ona będzie słabsza. Owoc będzie się gorzej przechowywał, owoc będzie słabszy, miększy. Pamiętajmy, że to jest najbardziej stresujący moment w tej chwili dla rośliny. Nie dość, że gorąco, zimno, to dodatkowo maksymalne odżywienie i maksymalny pobór pierwiastków odżywczych z gleby. Dlatego jak najbardziej warto wesprzeć ją w tej chwili również dolistnie, właśnie przede wszystkim wapniem, bo tego pierwiastka zazwyczaj brakuje nam najbardziej w tym momencie wegetacji.